Witam Was, moi kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Zapraszam Was dzisiaj na moje lody. Lody, które można szybko zrobić, super wyglądają i są naprawdę bardzo, bardzo pyszne. Na takie upały nie ma nic lepszego jak na pyszne lody. Tutaj muszę trochę dekoracji. Lody są zrobione z owoców leśnych. Do góry jest z bananem. I na samej górze ryżowymi płatkami, taką fajną czekoladowo jeszcze warstwa. I smakuje to oczywiście razem obłędnie. Zapraszam Was na takie upały do robienia lodów, do wykorzystania teraz owoców sezonowych, bo za chwilę tych owoców nie będzie. Kochani, lody są przepyszne, zaraz to fajnie skosztuję. Nie są one takie ciężkie do zrobienia. Dodałam do nich fiksa do śmietany i dlatego ta konsystencja mi się tak fajnie tych lodów trzymie, że jak położycie je na talerz, to one wam się za chwilę też nie rozpuszczą i no one trochę mogą jeszcze postać, można sobie tak fajnie tutaj zeskrobać. Pyszne. Te owoce leśne są bardzo orzeźwiające i do tego przychodzi ten banan i jeszcze ta czekolada z tym ryżowym płatkiem. Kto lubi lody, musi je koniecznie spróbować, musi je koniecznie zrobić, bo kiedy jak nie teraz jest upał, akurat sezon na fajne różne owoce, na lody, także zapraszam do robienia tych lodów. Dziękuję Wam za to, że ze mną tutaj jesteście, bardzo się z tego powodu cieszę i zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lajkowania, kochani, to bardzo, bardzo mnie cieszy i jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Widzimy się znowu na następnym filmiku. Pa, pa! I tak, potrzebujemy 180 g zamrożonych leśnych owoców, 2 banany, 1 fiks do śmietanki na 250 ml, on jest i dostarczy, i 600 ml śmietany kremówki. I potrzebujemy forma, to jest taka keksówka, 28 na 11 cm. Idealnie jest ta keksówka wyłożyć papierem do pieczenia, nie folią, bo później jak ta folia się zrywa z zamrożonych lodów, to może gdzieś jakiś kawałek folii zostać i jest to bardzo niebezpieczne, a tym bardziej dla dzieci. Także zróbcie papierem do pieczenia i nic się nie stanie. Zabezpieczyłam jeszcze tutaj takimi spinkami. 500 ml śmietanki kremówki wlewamy do misy miksera i ubijamy z 2 łyżeczkami cukru pudru. Następnie 2 banany obrać, pokroić i będziemy je blendować z połówką śmietany fix. Śmietana jest gotowa, ubita na pół sztywno i odkładamy do lodówki. Zblendowane banany przekładamy do miseczki i odkładamy do lodówki. Teraz blendujemy nasze owoce leśne z pozostałym 100 ml śmietanki i z pozostałą paczką tej śmietanki i 2 łyżkami cukru pudru. Z tym cukrem pudrem to musicie sami sobie dozować, jak lubicie słodkie te lody. Ja nie robiłam aż takich słodkich. To musi każdy indywidualnie sobie dopasować. Następnie przelewamy wszystko do miski. Bierzemy naszą ubitą śmietanę, połówkę tej ubitej śmietany mieszamy z owocami leśnymi. I wylewamy do formy. Formę odkładamy tylko na bok, nie dajemy do lodówki i robimy to samo z bananami, czyli do zblendowanych bananów dodajemy resztę ubitej śmietanki i bardzo dobrze mieszamy. I wkładamy na warstwę z leśnych owoców. To jest bardzo lekkie, jak taka pianka, także nic się nie stanie, nie trzeba tego osobno mrozić.
tą masę bananową teraz fajnie wygładzić. Jak jest gotowy, odkładamy do zamrażalki. I będziemy teraz przygotowywać tą trzecią górną warstwę z czekolady. Potrzebujemy 40 g czekolady. Pomieszałam tutaj gorzką i mleczną. 125 ml śmietanki kremówki i 3-4 wafle ryżowe. I tak, czekoladę musimy rozpuścić w mikrofalówce lub w kąpieli wodnej. I potrzebujemy 125 ml ciepłej śmietanki kremówki. Czekoladę dajemy do miski, do tego dodajemy ciepłą śmietankę kremówkę i wszystko razem bardzo dobrze połączymy. I następnie dodaję do tego 4 pokruszone wafle ryżowe. Dobrze mieszam, na chwilę czekam, bo te wafle, żeby się napiły tej czekolady. I gdy ta masa jest już gęsta, wtedy wyciągam moje lody. Wiadomo, że one jeszcze nie są zamrożone, ale to nic nie szkodzi. I wkładamy na wierzch tą trzecią warstwę. I tak nasze lody są gotowe i zostawiamy na noc w zamrażalniku. I tutaj już je wyciągam spinki. Na chwilę trzymałam tą formę w wodzie, żeby ten dół mi fajnie odszedł. Papier bardzo fajnie sam odchodzi. I tak są moje lody gotowe. Zapraszam do wypróbowania przepisu. Życzę wszystkim smacznego. Proszę jeszcze raz o subskrypcję, o lajka i do zobaczenia.